Siemano, siemano. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać takiego prostego lifehacka, jak w najprostszy sposób, bez oryginalnych przyrządów, czy bez oryginalnych tam pomocy, no i bez oryginalnych akcesoriów, zrobić do takiej szafki w bardzo łatwy sposób nóżki regulowane. Po co tutaj te nóżki regulowane? Zobaczcie, jest szafka, którą wstępnie przyłożyłem i podłączyłem. No niestety musiałem tak już podłączyć ze względu na to, że mieszkam tutaj w tym mieszkaniu z całą moją rodziną, więc zlew, umywalka jest potrzebna. Ale okazało się, o czym zapomniałem, poprzedni właściciel zlecił wykonanie tutaj posadzki. Tu mamy płytki i te płytki są pod dosyć dużym skosem. Tutaj możecie sobie zobaczyć, skos jest dosyć duży, co przekłada się na to, że szafkę muszę w jakiś sposób wypoziomować. Na razie przyłożyłem panele, które mi tutaj służą za to, żeby ta szafka w całości stała. A ja Wam teraz pokażę, w jaki sposób ja sobie poradzę z tym, bo można by było dociąć pod wymiar. Ale jeżeli nie macie dostępnych narzędzi, no to w tym momencie może być, nie macie narzędzi, które precyzyjnie Wam wytną jak i lewą płytę, tak i prawą płytę, możecie sobie poradzić w troszkę inny sposób. Co będzie nam potrzebne? Będą nam potrzebne, ja akurat nie u siebie znalazłem z demontażu jakiegoś fotela, takie cztery śruby, do tego są potrzebne cztery nakrętki i to wszystko nam się musi zmieścić tutaj w płycie. Dobra, to co będę robił? Zobaczycie za chwilkę na filmie. Szafkę mam już odwróconą do góry nogami i teraz potrzebuję nawiercić tutaj, w tych miejscach, gdzie miałem fabryczne nóżki. Ja je sobie tutaj wbiłem. Specjalnie się tam nie rozdrabniałem nad tym, żeby odmierzać jakoś super dokładnie, bo to ma mniejsze znaczenie. Mniej więcej, żeby było to samo, chociaż i tak te nóżki, to były te nóżki takie z gwóźdkiem, które się nie nadały dla tej podłogi, więc trzeba wymyślić coś innego. Ta listewka jest o szerokości 38 mm, dzielimy ją na pół. Środek mam zaznaczony. Teraz drugim. Teraz drugim wiertłem muszę rozwiercić ten malutki otworek, który zrobiłem. Muszę go rozwiercić w taki sposób, żeby mi weszła sama śruba, gwint ze śruby, ale żeby nie wchodziła nakrętka. O, teraz nam idealnie wchodzi. Kawałek mazaka. Mogłem w sumie zrobić to wcześniej, ale zapomniałem. Pewnie już wiecie, co robię. Teraz wiertełko, żeby nam deseczka nie pękła i w którymś miejscu. Jeden otwór. I drugi otwór. Okej. Teraz potrzebne nam są jeszcze dwa wkręty.
Można powiedzieć, że taki najprostszy sposób na wykonanie przyrządu do wyznaczania środka w deskach mamy gotowy. Przykładam, no tutaj nam, właśnie, tutaj nam ucieka. I co teraz? Kurczę, no, jestem ugotowany. Nie. Zrobimy inaczej. Wykręcimy. I skończył mi się prąd we wkrętarce. Takim sposobem mamy zrobiony przyrząd. No, chociaż ja bym go jeszcze troszkę bliżej przywiercił. Tu teraz film leci, można powiedzieć, materiał leci mi na żywo, bez cięcia, bo to też widzicie, że robię cały czas. Ja tego nie odmierzam, tylko że nie podoba mi się, bo tutaj według tego punktu fabrycznego wychodzi mi, że troszkę krzywo. Ja gdzieś kiedyś bardzo dawno oglądałem filmik w tym temacie i przyznam wam się szczerze, że nie chcę mi się go teraz szukać, żeby wam to pokazać, bo w sumie po co, skoro może ktoś tam gdzieś to sam sobie widział. O, okej. Może za trzecim razem otwór się uda. Okej. No, teraz jest idealnie. Zobaczcie sobie sami. Tu mamy środek. I teraz ten otwór musi mi tak samo wylądować w środku. Także przełożymy tu. I mamy w środku. Skoro przyrząd mamy już gotowy, zabieram się za wiercenie otworów. W zasadzie, zanim zacznę dalej wiercić, to ja sobie spróbuję tutaj na tych wszystkich czterech odwzorować to samo. W razie gdyby mi się ten drewniany, można powiedzieć, szablon zużył, to już będę miał na mniej więcej na naprowadzone wiertło. Nawiercone. Przechodzimy do kolejnego etapu. Tu trzeba sprzątnąć, czytaj, zrzuć wszystko na ziemię. Później się posprząta. Ok. Dobra. I tak jest na razie plac budowy. Przyrząd się spisał na 10 w skali Beauforta. Jest zarąbisty. Widzieliście przyrząd zrobiony, otwór wywierciło i otworem je wywierciło wszędzie równiutko, co widać teraz w tej chwili na wideo. I teraz tak, cztery nóżki są. Raz, dwa, tu jest trzy, ciach i tu jest cztery. I w zasadzie nóżki mamy gotowe. Ja wam jeszcze za chwilkę pokażę, w jaki sposób ja sobie osadzę. Tak. Szafkę do góry nogami. Posprzątać to, co nabałaganiłem. I mogę w zasadzie szafkę poziomować. Szafkę mam ustawioną. Teraz wkładamy cztery nóżki. Raz.
2, 3 i 4. Buja się nam w dalszym ciągu, więc o masakra. Ok, szafkę mam wypoziomowaną. Taki mamy uskok, taki mam uskok zrobiony tutaj na tym. To będzie tutaj wszystko ładnie pozakrywane. Okej. Można powiedzieć, że jak na taki filmik bardzo szybko się, bardzo mocno się ugrzałem i opociłem, sorry, ale mam tutaj strasznie duszno w tej łazience. Także okej, to byłoby na tyle. Ja bardzo serdecznie dziękuję za dopingowanie w czasie tego mojego remontu. Sorry za taką wielką obsuwę, jeżeli chodzi o ostatni film z paneli, który miał się pojawić, ale jeszcze go nie ma. Ze względu na to, że doszedł jeszcze szereg innych czynności, które muszę niestety wykonać. Tutaj jest taka mała przebudowa w łazience ze względu na to, że muszę automat wywalić z kuchni, muszę go wsadzić do łazienki. Dlaczego? Dlatego, że skoro w kuchni mam panele, dobrze by było ten automat stamtąd jednak wytransportować, a żeby go tu wstawić, to muszę tutaj zrobić przemeblowanie i to niestety też dosyć chwilkę trwa. Dobra, ludzie ziemi, to byłoby na tyle. Bez pitolenia, wszystkim jeszcze raz serdeczne dzięki za duży doping. Dzięki za to, że jesteście. Zapraszam wszystkich na grupę na Facebooku, jeżeli chcecie, bardzo serdecznie zapraszam. Zapraszam również Was na mojego Instagrama, gdzie tuż też również czasem rzucam jakieś info, jakieś zdjęcia, których nie ma tutaj. Zaglądajcie tutaj na YouTubie na zakładkę społeczność. To jest tam u góry, pyk, 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 w prawe, społeczność. Tam również wrzucam różne zdjęcia. W zasadzie tam dopiero zaczynam, bo niedawno to dostałem. Mam już 1250 subskrypcji, za co wielkie łapska do góry. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Zarosłem, muszę się ogolić, muszę się tu obciąć. Tu mam wannę, będę się obcinał, jak skończę remont. Wielkie dzięki jeszcze raz. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten super przyrząd, sposób wykonania bardzo szybkich nóżek. W zasadzie teraz dłużej gadam, niż to robiłem, ale to już chyba u mnie jest normalne. Także no, chyba żeście się przyzwyczaili. Dobra. Jeszcze raz wielkie dzięki, pozdro, udostępniajcie, jeżeli możecie, prosty lifehack, może się komuś przyda, może nie, co o tym sądzicie, pozdro, nara.